Spotkaliśmy się dzisiaj po raz 10, aby rozegrać charytatywny ogólnopolski turniej Parbrydża sportowego o uśmiech Patryka. Idea turnieju zrodziła się w 2008 roku, gdy okazało się, że syn jednego z moich podopiecznych brydżowych, Maćka Wieczorka, Patryk, jest chory na nieuleczalną chorobę genetyczną, mukowiscydozę. Wówczas nazwa choroby nic mi nie mówiła, ale wiedziałem, że w jakiś sposób trzeba się zaangażować i spróbować pomóc. Jako że rodzice Patryka, czyli Maciek, tata i Agnieszka, mama, grali w brydża z sukcesami zresztą, wymyśliłem, że może to być taką okazją dobrą turniej brydżowy. Wtedy jeszcze nie mieliśmy doświadczenia, jak to można zrobić, ale okazało się to być strzałem w dziesiątkę. Od samego początku nie tylko brydżyści zaangażowali się we współpracę, ale również samorządy lokalne, również były zbiórki pieniężne organizowane w szkołach. Niemniej przez 10 kolejnych lat kultywujemy tą formę pomocy poprzez turniej brydżowy. 100% wpisowe zbierane od uczestników z turnieju jest przekazywane na rzecz Patryka, plus dodatkowe datki ze strony brydżystów. Czy Patryk uśmiecha się, widząc tyle osób grających dla niego w brydża? Oczywiście, że tak. Patryk jest dość mocno zaangażowany w organizację samego turnieju. Jest tutaj od samego rana, pomaga w układaniu stolików, w układaniu billing boxów, czyli takich sprzętów do licytowania. Myślę, że jak najbardziej tak, bo choć sam nie gra w brydża, to jednak widzę, że zaczyna mu się to podobać. Wokół tej akcji zrealizowaliśmy również formułę pomocy poprzez 1%, poprzez licytację przy okazji innych zupełnie turniejów, też brydżowych, czyli szeroką staraliśmy się tutaj skalę nadać temu wydarzeniu. W brydża gram od 58 roku, a w sportowego od 65. Jestem 10 raz tu na turnieju Patryka, który ma jakby inne przesłanie, prawda? Tu się nie gra dla wygrania pieniędzy, bo te pieniądze i tak wszystkie idą na rzecz leczenia tej strasznej choroby, która go dotyka. W związku z czym jest zupełnie inny klimat. Możemy powiedzieć, że po tych 10 latach wspólnie spędzonych widzimy po Patryku, że ta nasza pomoc i wsparcie nie tylko nie idzie na marne, ale wręcz przyczynia się do tego, że on jest w stanie dobrze, normalnie funkcjonować. Jest świetnie chłopiec, wysportowany, bierze udział w różnego rodzaju zawodach sportowych, biegowych, hokejowych, piłkarskich, więc możemy być dumni i szczęśliwi z tego powodu, że udaje nam się poprzez brydża taką formę pomocy dla niego organizować. Dlatego ja tu będę przyjeżdżał, dopóki będę mógł, a jak nie będę mógł przyjeżdżać, to piechotą przyjdę. Bardzo pragnę przy tej okazji podziękować również partnerom samorządowym, gminie Skawina, powiatowi krakowskiemu, którzy nasze imprezy wspierają i udzielają dotacji, oraz marszałkowi województwa, panu Jackowi Krupie, który od kilku lat jest fundatorem pucharów na tę imprezę.